oczywiście. Tak, to już jest nowy rok 2019, trudno uwierzyć. 2018 po prostu upłynął bardzo szybko. Tak jak powiedziałam, trzeba zacząć nowy rok i z nowym filmem. Ja obiecałam, że będę te filmy nakręcać. Trochę mi martwi, że jest tak mała oglądalność, ale trudno. Tak jak powiedziałam, na Facebooku do moich tutaj stałych obserwatorek i subskrybentek, że po prostu będę nawet nagrywać te filmy dla siebie. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, to bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli nie, no trudno. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale koniec narzekań. Ja chciałam Wam dzisiaj pokazać parę rzeczy, które generalnie zakupiłam i udało mi się w tym czasie bardzo zmożonej, intensywnej pracy przed świętami wyrwać się ze sklepu i kupić dla siebie, a w zasadzie już kupiłam w nowym roku. I pokażę Wam, co udało mi się upolować sales. Nie jest tego dużo, słuchajcie, ale Wam pokażę. Są to trochę rzeczy kosmetycznie ubraniowe. Zaczniemy od kosmetycznych. Powiem Wam, że z kosmetycznych w końcu skusiłam się na następną edycję tutaj perełek meteorytów Electric Pearl. To jest limitowana edycja na 190 anniversary. To jest 25 gram, czyli nadal coraz mniej. Chociaż chyba w tych, co ja użyłam, akwarela nadal jest 25. Słuchajcie, to pudełeczko jest złote. Ja nie zdjęłam tej ochronnej tutaj obudowy, ale Wam szybko pokażę, jak to wygląda w środku. Jak widzicie, jedna upadła mi. Te kuleczki przypominają taki szampański blask. Jest tu kuleczka, która jest taka brązowo-złota, złota i biała. I to tyle. Jest dużo, powiem Wam, na dnie takiego proszku. Tych kuleczek jest coraz mniej, ale Wam powiem, że rzeczywiście jak używamy je codziennie, ich tak szybko ich nie możemy zużyć. Co mnie uderzyło, jak otworzyłam, że nie ma tej gąbeczki. W ostatniej edycji, którą ja kupiłam, na pewno była gąbeczka. Pachną niesamowicie, zobaczymy, ja mam je dzisiaj na twarzy. One nie dają jakiegoś takiego wielkiego blasku, słuchajcie. Znaczy dają blask, ale nie dają takiego wielkiego koloru. Ale o to chodzi, żeby tylko ożywić tą skórę. Ja zobaczę, czy je będę używać, czy jeszcze nadal skończę akwarellę, bo akwarellę używam, słuchajcie, już z 2 lata i dopiero. Nawet jeszcze chyba nie widać dna, ale zobaczymy. Ale jestem zadowolona, kupiłam w tak okazyjnej cenie 22 funty. Słuchajcie, rozpłynęły się szybko na Selfridges, dlaczego nie? Następną rzeczą, którą kupiłam, to już będzie z Victoria's Secret. Ja Wam zaraz szybko to pokażę. Właśnie zaczynają sale. Są bardzo, bardzo dobre sale. Ja kupiłam z 15 funtów na 5 funtów taki coconut oil, który nawilża i jest fajną pianką. Naprawdę, jeżeli mamy problemy z suchością skóry, suchość to ciała, nie skóry, to czemu nie zrobić sobie takiego prezentu 2 w 1, czyli używać podczas właśnie kąpieli. I ten zapach kokonat jest trochę silny. Nie wiem, czy mnie nie przerazi, może lubię kokonat. No ale zobaczymy. Następną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to jest pomadka Sisley. Ja ją chyba już pokazywałam. To jest takim brudnym beżo. To nie jest nawet róż, beżo beż. Słuchajcie, z wygrawerowanym to jest Sisley. Ja ją zaczęłam używać tutaj podczas urlopu, który skończyłam właśnie na początku stycznia i powiem Wam, że fajnie się komponuje do każdego delikatnego makijażu. Światło się poprawiło jak super, nagrywam to chyba 10 tysięcy razy. I ja ją polecam, ona nawilża, słuchajcie, daje taki refleks matowy trochę na ustach, natomiast do takich naturalnych, klasycznych cieni pasuje nawet na co dzień. Nie jest to typowy nudziak. Następną rzeczą, którą powiem Wam, odkryłam w Estée Lauder, to nie jest jakaś nowa rzecz, ale ja dopiero zaczęłam to testować, Revitalizing Supreme Plus i to jest Wake Up Balm. Słuchajcie, to jest dość niedrogi krem, który możecie używać rano. I słuchajcie, on daje niesamowity glow. Ja Wam pokażę na swatchach, jeśli mi się uda. I więc to naprawdę, jeżeli jesteście zmęczone i zaaplikujecie, może od razu zrobię z tymi słuczami, to słuchajcie, to jest od razu taki, zobaczcie, glow na skórze, więc jeżeli potrzebujemy takiego wspomagacza, to czemu nie używać właśnie pod makijaż. On i nawilży, słuchajcie, i doda takiego, takiej jędrności i takiego triku rozwitalizującego.
takiego triku, który rozbudzi i pokaże na tej twarzy taki niesamowity glow. Ja tu przepraszam, że ja się tak jąkam, ale tak próbuję tutaj. Czyli nadal jest ten ekstrakt z drzewa moringa, który daje nam taką barierę antyoksydantową, ale patrzę, no nie zgadzam się, że daje takie welwetowe wykończenie i welwetowy efekt, bo on naprawdę widać, że rozświetla tą buzię, daje taki zdrowy glow, jak powiedziałam. Jeżeli czujemy się zmęczone, a chcemy i nawilżenia, i takiego wspomagania, i chcemy po prostu mieć nieskazitelną cenę, to on to daje. On nie jest drogi, z tego co pamiętam, 40 funtów kosztuje na 30 ml, ale nie jest to jakiś chyba olbrzymi wydatek, tak mi się wydaje. Ale wracając do Victoria's Secret, słuchajcie, ja kocham Victoria's Secret. Ostatnio nie miałam czasu, żeby tam wejść, ale jak kupiłam już tą piankę, to zobaczyłam też, no ciuchy są bardzo ładne, też biustonosze, ale ja postanowiłam kupić, słuchajcie, następny szlafrok, bo mój szlafrok tamty był trochę za duży, mimo że kupiłam wesce. I słuchajcie, w takie pieseczki. Boże, czy ja to Wam pokażę. On jest bardzo mięciuśki, bardzo ładnie się układa i po prostu w takie ciapeczki, w takie pieseczki, ciapeczki. Takie pieseczki, takie kolorowe, czerwono-czarny melanż. Bardzo mięciutki po kąpieli, czemu nie, kiedy jest zimno, herbata i książka i jesteśmy ustawione na wieczór. Oprócz tego, słuchajcie, oczywiście Zara. Zara zawsze wygrywa wszystkie sale i słuchajcie, ja muszę Wam powiedzieć, że kupiłam kilka rzeczy, ale więcej tutaj było dla dzieci. Natomiast ja Wam pokażę, co ja kupiłam z Primarka, między innymi tą fajną koszulę. Ona jest świetny materiał, taki elastyczny, ale dopasowuje się świetnie do figury. Kupiłam tutaj, ja wiem, że skaczę. Jeszcze coś takiego, moja mama mnie natknęła, bo jak to była ze mną, to właśnie też kupiłam sobie tą koszulkę i ona jest świetna. Też niedroga, 2,50, ale z Zary kupiłam, słuchajcie, piękny sweter. Ja w ogóle kocham ten sweter z Balenciagi. Niestety Balenciaga jest dość droga, ale nawet jak jest dość droga, to te swetry, jak wchodzą na sale, są bardzo szybko rozkupywane, więc w związku z tym muszę się zadowolić Zarą. Ten z monogramami Zary jest bardzo świetny sweter. Ja go będę często na pewno nosić i jestem bardzo zadowolona, bo nie jest może to dużo, bo przez 29 funtów, prawie 30 na 19,99, ale naprawdę super ten sweter, jestem bardzo zadowolona. Jeszcze tak patrzyłam na te sale tutaj, które imitują trochę Gucci. Ja wiem, że Zara bardzo dobrze jej to wychodzi, wzorowanie się tutaj na wybiegach wielkich domów mody, między innymi właśnie Gucci czy Balenciaga. Mnie to bardzo osobiście przypada do gustu. Widzę, że dużo, dużo tu fashionistek właśnie pokazuje swoje filmy z wykorzystaniem tu rzeczy właśnie z Zary. I to by było na tyle, co udało mi się z Nowym Rokiem kupić. Ja życzę Wam spełnienia marzeń w Nowym Roku i wszystkiego dobrego, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego. I zapraszam Was do subskrypcji, jak zawsze, i do oglądania moich filmów. Do zobaczenia.